Jeszcze w trakcie głosowania do Urzędu Miasta zaczęły napływać informacje od mieszkańców, którzy chcieli wziąć udział w budżecie obywatelskim, a nie mogli, ponieważ system pokazywał komunikat, że ich głos został już oddany. Wraz z upływem dni ilość tego typu skarg zaczęła rosnąć. I faktycznie, porównując wyniki tegorocznego budżetu z ubiegłorocznym, można nabrać pewnych podejrzeń. W zeszłym roku wzięło w nim udział około 5 000 mieszkańców. W tym 16 000. Trzykrotnie więcej głosów w sumie oddano na budżet obywatelski niż w poprzednim roku. Bardzo bym się cieszył, gdyby był to wynik zaangażowania obywatelskiego mieszkańców. No ale kiedy zobaczyliśmy skalę tego, podjęliśmy decyzję o tym, żeby powtórzyć głosowanie, czyli robimy tydzień przerwy, od następnego tygodnia ruszamy z ponownym głosowaniem w nowym systemie. W tej chwili od niedzieli, czyli od 6 marca rusza ponowne głosowanie, czyli znowu będziemy wchodzić, tak jak w ubiegłym tygodniu, na platformę internetową, na której będziemy musieli podać imię, nazwisko, PESEL i numer telefonu komórkowego. Na telefon przyjdzie nam kod, który będzie później należało wprowadzić w system głosowania i oddać głos. Swój głos będą mogły oddać także osoby, które nie posiadają komputera z dojściem do internetu czy telefonu komórkowego. Będą dwa takie punkty w ratuszu, czyli na placu ratuszowym na parterze i w punkcie obsługi mieszkańca będzie drugi punkt, gdzie każdy będzie mógł się zgłosić i za pomocą formularza papierowego, wypełnić formularz papierowy, oddać go pani, która będzie obsługiwała komputer i ta pani w obecności głosującego i oczywiście sprawdziwszy jego dowód osobisty, odda za niego głos. Powtórne głosowanie ruszy o północy 6 marca i potrwa do północy 12 marca. Zamiast takiego święta demokracji bezpośredniej, aktywności ludzkiej, zainteresowania lokalnością, no górę biorą cwaniacy. No i to jest bolesne, ale też przepraszając wszystkich za tą sytuację, chciałbym też prosić o jeszcze chwilę wytrwałości, o ponowne głosowanie, ponieważ projekty, które są zgłoszone do realizacji, są naprawdę ciekawe i ważne. Z tego co wiadomo, fałszywe głosy nie zostały złożone na jeden konkretny projekt, ale teraz dokładnie sprawdzi to już policja. Władze miasta zwróciły się do niej o wyjaśnienie tej sprawy.